Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie przy Szumi Leśnej Szklarni. Moi drodzy, dzisiaj o przyspieszaniu dojrzewania pomidorów. Sezon mamy dosyć krótki, więc musimy parę rzeczy zrobić, aby te pomidory rzeczywiście nam i urosły, i dojrzały. Proszę się nie dziwić, że u mnie krzewy nie są jeszcze takie wielkie. Ja Wam nagrywam 1 sierpnia. Puszczam troszeczkę później, z opóźnieniem tygodniowym czy dwutygodniowym, to już sami teraz widzicie, no żeby po prostu uzupełnić w pewien sposób swoją ramówkę, ale też żebyście po prostu w danym okresie czasu też zrobili różne rzeczy, a nie też zbyt wcześnie. Pierwsza najważniejsza sprawa u nas, zwłaszcza do zmiany w naszej uprawie. Oczywiście mówię o uprawie pomidorów w szklarni, w gruncie to w ogóle się nie odzywam, bo to jest inna bajka i tam jest dużo trudniej, ale może coś też odniesiecie tutaj dla siebie z tej szklarni naszej. Pierwsza podstawowa sprawa u nas do zmiany to jest wybór gatunków pomidorów, odmian. Ponieważ zwykle robi to Aga. Aga wybiera takie, że niby mają być jakieś tam odporne, ale też takie, żeby były smaczne. Wiecie, jak ktoś tam napisał, że jakieś są większe, no to wybiera i tak dalej. I wydaje mi się, że nie zwraca uwagi na podstawową rzecz, taką, aby wybierać pomidory tak zwane wczesne, wcześnie dojrzewające. Ponieważ u nas jest krótki termin wegetacyjny w naszym rejonie, w ogóle w Polsce nie jest on zbyt długi, a pomidor mógłby sobie rosnąć i rosnąć, ile tam chce, prawda? I mieć 10, i 15 gron i nie wiadomo ile, urosnąć na 4, na 5 metrów, a szklarnie mamy na przykład 2. No to wiadomo, że ten pomidor może sobie rosnąć i rosnąć, ale trzeba wybierać takie odmiany, które mają krótki okres wegetacyjny. On jest tam różny, tam 40, 50, 60 dni, niektóre nawet więcej mają od momentu, kiedy taki kwiatek sobie zapyli się, pomidor urośnie. Taki jeden etap to jest jakby jego wzrost, a drugi to jest dojrzewanie. W ogóle taka fajna ciekawostka, zobaczcie, pierwszy raz na prawie wszystkich odmianach pomidorów, pierwszy raz mnie coś takiego spotyka, że na gronie kwiatowym wyrasta mi na końcu liść dalej i pęd. Rozumiecie takie coś? Bo ja niestety muszę się tego pozbyć, bo to mi będzie zaburzało dojrzewanie i zapylanie tych pomidorów. Także warto wybierać wczesne odmiany. Spójrzcie sobie, kurczę, ja nie pamiętam jak to się nazywa, ale są takie mapki, które pokazują okres wegetacyjny w danym regionie Polski. Ja akurat jestem w centrum, w takim miejscu, które dookoła ma o 10 dni dłuższy termin, u mnie jest o 10 dni krótszy, jakaś taka dziura na mapie normalnie. I on jest tylko troszeczkę lepszy, ten okres wegetacyjny, niż Suwalszczyzna, tam te wschodnio-północne rejony, także jest on dosyć krótki. Poza tym ja mam wszędzie dookoła lasy, u mnie bardzo późno, że tak powiem, słońce zaczyna dogrzewać glebę i bardzo późno, znaczy bardzo wcześnie przestaje już ją ogrzewać. Także u mnie ten termin jest krótki i myślę, że tutaj popełniamy błąd, że wybieramy takie odmiany, żeby były ładne, smaczne, fajne, a nie wybieramy odmian wczesnych. I to trzeba zmienić. W przyszłym roku trzeba po prostu wysiewać odmiany wczesne. To jest pierwsza rzecz, jaką można zrobić w sezonie, jeszcze właśnie przed wysiewem. Wybrać dobre odmiany. Druga sprawa. Sadzić wcześnie. Oczywiście nie każdy ma czas, ja na przykład nie mam, żeby szklarnię sobie tu dogrzewać, żeby codziennie zamykać drzwi na noc, a w dzień otwierać w okresie wiosennym, żeby tę temperaturę tu regulować, żeby dobrze wygrzać tę ziemię. Też u mnie jest problem właśnie ze względu na to późno wstające zza drzew słońce i żeby ta gleba była po prostu ciepła, w której sadzimy. Ale na przykład jest taka różnica, że ja sadziłem 3 maja pomidory w szklarni tutaj, a Agnieszki tata sadził jakoś w kwietniu, jakoś tam w połowie, w okolicach 15, 16 czy jakoś tak. To już są 2 tygodnie ponad nawet wcześniej posadzone. Jeżeli ktoś zadba o temperaturę, no to dobrze, to one zawsze tam przeżywają taki tydzień, 2 tygodnie takiego osłabienia, takiego szoku, jakby troszeczkę takiego głodu, marnieją troszkę, ale
im wcześniej się je po prostu posadzi, no tym wcześniej będą. Tylko trzeba bardzo zadbać o temperaturę gleby wcześniej, żeby po prostu podlewać ciepłą wodą, żeby zdjąć ściółkę na wiosnę, żeby słońce ją wygrzało, właśnie takie cegły sobie jakieś powstawiać, żeby cegły się nagrzewały, jakieś tam na noc wkładać do szklarni znicze czy coś, no żeby po prostu nie spadła temperatura zbyt nisko, bo wtedy możemy je tak osłabić, że będziemy mieli dużo opóźniony ten termin wzrostu i ktoś, kto posadzi nawet w drugiej połowie maja, będzie miał szybciej pomidory niż my, jeżeli zaniedbamy. Dlatego to jest takie ryzykowne, no ale im wcześniej zadbamy o to, tym szybciej te pomidory będą. U nas właściwie zaczęły dojrzewać prawie tak samo jak u Agi taty. Troszkę może tam 3-4 dni później, że tak powiem. Także warto sadzić wcześniej, ale trzeba po prostu mieć na uwadze to, że jest to ryzykowne. Dlatego no, o tych dwóch rzeczach pamiętać. Warto wcześniej sadzić wczesne odmiany, ale trzeba być ostrożnym, żeby ich nie osłabić przemrożeniem. Kolejna sprawa. Moi drodzy, od samego początku decyzja. Prowadzimy na jeden, na dwa pędy, czy na więcej. Tu na przykład jest pędów, ile się chce, roślinie, ile się chce, dlatego, że to są koktajlówki. Jak widzicie, u nich jest pełno, już dojrzałeś, już jestem po drugich zbiorach tych pomidorów, a są takie odmiany, które mają w ogóle jeszcze na dole, dopiero tam się przebarwia pierwszy, dopiero pierwsze dojrzewają, także to wszystko zależy też od odmiany, ale jeżeli chodzi o wysokie pomidory, takie solidniejsze, jednak polecam na jeden pęd, góra na dwa, dlatego, że po prostu no, mniej jest tych pomidorów, ale jest więcej światła, jest większy przewiew, mniejsza szansa zachorowania roślin i przede wszystkim jest mniej tych pomidorów, one szybciej rosną, troszkę mogą urosnąć większe i zwyczajnie będą szybciej dojrzewać, tak? Także nie warto zagęszczać ich zbyt mocno. Ja kiedyś robiłem doświadczenia, że puszczałem na dziko pomidory całkowicie, ale problem jest z podwiązywaniem, pędów jest mnóstwo, pomidorów jest więcej wagowo i ilościowo niż tak jak się puszcza na jeden czy na dwa pędy, ale niestety moi drodzy po prostu są dużo mniejsze i też nie dojrzewają w sezonie tak jak trzeba. Pełno niebieskich, chciałem powiedzieć, zielonych pomidorów zbierałem na jesień już i co prawda czasem się udało nawet do lutego je przechować i ostatnie pomidory, jakieś ostatnie sztuki jeszcze w lutym zjeść, natomiast w tej chwili wolę, żeby one po prostu urosły trochę większe i żeby zdążyły dojrzeć, może nie wszystkie, ale żeby zdążyły, także jednak jeden, dwa pędy to jest maks, uważam. Tu mam na przykład na dwa pędy, widzicie, jest, jeszcze są małe te pomidorki, jeszcze właściwie tu nie dojrzewają praktycznie, a tu z drugiej strony jest taka sama odmiana puszczona na jeden pęd i już mamy pierwsze pomidory, prawda, dojrzewające, także to też jakaś późna odmiana najwyraźniej, już tam nie pamiętam jaka to była, ale jest to właśnie przyspieszanie, tak, że jak ograniczamy ilość, to jeszcze kilka rzeczy takich będzie ograniczających ilość tych pomidorów, ale przede wszystkim właśnie jest to prowadzenie na jeden czy na dwa pędy. Od samego początku staramy się też usuwać wszelkie właśnie wilki. Na przykład taki wilk tak zwany, czyli tutaj między liściem a łodygą pędem tutaj wyrasta kolejny tak naprawdę pęd. I jak pozwolimy mu urosnąć, że będzie 3-4 razy większy niż teraz, to on po prostu zabiera niepotrzebnie w tym czasie roślinie składniki odżywcze. Roślina się wysila na wzrost czegoś, co i tak zostanie usunięte, więc te wilki, tak naprawdę ja jestem zwolennikiem, żeby usuwać jak najwcześniej. Ja co któryś raz, jak tutaj wchodzę, to po prostu, znaczy co któryś dzień jak tu wchodzę, to po prostu staram się od razu, jak coś widzę, o tutaj rośnie i jeszcze będzie kwitło, to tym bardziej. Ja wiem, że może i by zakwitło, może by były te pomidory, a może by nie było. Tam mamy tak, jedno grono, drugie, trzecie, czwarte, piąte, tutaj szóste, siódme, to już jest maks, nie? Nawet ósme tutaj już rośnie. To już prawdopodobnie tamte mi nie dojrzeją, nie wiem, czy nie będę musiał zaraz ogłowić, to sobie muszę wyliczyć, ale to już jest inny temat. Także wszystkie pędy tutaj gdzieś chciałem wam pokazać specjalnie, kurczę, zostawiłem. I gdzie zostawiłem? A, to z tamtej strony, no nic. Tam rośnie
taki jak to się zwie czasem pęd zastępczy, taka odnoga kolejna tutaj od samego dołu, też jak tylko można to od razu ją cyk i wywalić, bo po prostu pomidor marnuje swoje siły. Idziemy od spodu, patrzymy, tam już było coś, tu jest kolejny wilczek, tak, tu kolejny i tak dalej, i tak dalej. To jest no to samo, co właściwie prowadzenie na jeden czy na dwa pędy, ta zasada, bo usuwamy dodatkowe właśnie pędy. Moi drodzy, co do liści, tutaj ostatnio mi ktoś pisał, że liście, żeby nie usuwać od dołu, bo to głupota i tak dalej. Moi drodzy, ja się zgodzę z innymi, że liście warto od dołu usuwać. To daje nam kilka rzeczy wpływających również na kondycję rośliny i na dojrzewanie pomidorów. Pierwsza, najważniejsza rzecz to jest taka, że tutaj mamy właśnie w glebie najwięcej zarazków, na przykład zaraz ziemniaczanej, tu jest największa wilgoć, tutaj jak coś podlewamy, możemy zlewać po tych roślinach, kontakt z różnymi grzybami, bakteriami, cudami, które mogą wywoływać jakieś choroby, plus woda, to jest najlepsza droga do tego, żeby osłabić pomidory i po prostu spowodować, że też właśnie pomidory nie będą chciały dojrzewać, ale przede wszystkim chodzi o to, że mogą zachorować i nie chodzi o to, żeby usuwać wszystkie liście jednego dnia. Jeden liść dzisiaj, za jakiś czas tam drugi, trzeci i tak dalej. Jak mamy pierwsze grono z pomidorkami i są nad nim liście, to już sobie na razie darujemy. Zaraz powiem, że można później też usuwać, ale spokojnie. Te liście tutaj od dołu, tu mam akurat usunięte, jeszcze nie wyglądają tak najgorzej, ale na przykład tutaj możemy podejść do tego pomidorka. Jak widzicie, tutaj liście są całkiem przyjemne, prawda? Natomiast te tutaj na dole zaczynają raz, że chorować, dwa, że roślina jak ma jakieś braki, to zaczyna zjadać siebie sama, czyli wycofywać składniki odżywcze właśnie z tych najniższych tutaj liści i po prostu one są wtedy narażone też na choroby. Każde osłabianie rośliny to jest mniejszy wzrost pomidora i dłuższy wzrost pomidora i tak naprawdę mniej efektywny i do tego jeszcze narażenie się na choroby. Ja tego liścia nie usunę, bo pod nim jeszcze jest grono tutaj pomidorów, jedno, właściwie dwa praktycznie, tak, no jedno takie rozgałęzione i on tutaj no, będzie jeszcze przez jakąś chwilę odżywiał, jeszcze część składników z niego tu jest zabierane do tej rośliny, ale jak tylko robi się lichy, słabszy troszeczkę, albo wręcz jest nawet ładny, ale dotyka gdzieś tu do ziemi, warto usunąć. Też warto usunąć, dlaczego? Te pomidory dobrze dojrzewają, jak mają dostęp słońca. Tu jest też chlorofil i generalnie nie tylko chodzi o sam chlorofil, ale o to, że jak w ogóle roślina jest bardziej wygrzana, tutaj sama ta łodyga, ale też pomidory, po prostu robią się cieplejsze i szybciej soki w nich krążą. Jeżeli ja bym usunął ten liść, to zobaczcie, sporo światła tutaj dojdzie, prawda? I najczęściej mamy tak, że zobaczcie, tutaj dojrzewa ten pierwszy pomidor, na który od rana działa tutaj słońce, a po południu te są tu pozasłaniane. Oczywiście tam zwykle dojrzewa ten pierwszy, co został zapylony, ale tak jest, że te pomidory, które są ładnie wystawione na słońce, to dojrzewają szybciej. Dlatego te liście od spodu nie są nam tu takie potrzebne. Zwiększona wilgotność, dotykanie do różnych właśnie bakterii, niebakterii, które w glebie najczęściej są przechowywane z poprzedniego sezonu, nie służy tym pomidorom, a przy okazji zasłania niepotrzebnie grona dojrzewające. Kolejna sprawa, moi drodzy, to jest właśnie też zbieranie jak najszybsze pomidorów dojrzałych. Tutaj mieliśmy takie grono 8 pomidorów. 6 zebrałem, bo było dojrzałych i te momentalnie zaczynają się również przebarwiać. Po prostu pomidor nie wysila się już na karmienie ich, jak zostały zebrane, kieruje siły tutaj, tak? Tak samo tu. Mam już 3 właściwie dojrzałe pomidory. Zaraz wypadałoby je zebrać, tak żeby krzew pomidora skupił się na kolejnych pomidorkach. I teraz takiego, tutaj też zebrałem. Tutaj mam
Kolejny właściwie dojrzały, mięciutki pomidorek na słoneczko pięknie dojrzewa. I ten zaraz też będzie dojrzewał. Tutaj chyba nie zostało to zapylone, a może zostało, ale coś nie rośnie, coś mu się tam pokiełbasiło. Jak ja zbiorę te pomidory dwa, mogę tak naprawdę to obciąć. Mogę jeszcze obciąć jednego czy dwa liście, które ewentualnie tutaj zaczęłyby właśnie od dołu jakoś chorować, jakoś marnieć i tak dalej. To można ten. Niedużo, nie wszystkie oczywiście od razu, ale to nie jest tak, że u mnie jest tutaj taka goła łodyga, dlatego że ja jednego dnia przyszedłem i tutaj 1, 2, 3, 4 z 10 prawie liści usunąłem. Nie. Ja usuwałem w momencie, kiedy rosło, już tutaj na górze było pięknie, ładnie, to tutaj troszeczkę usunąłem, tak, żeby właśnie był dostęp światła, przewiew większy i widzę, że to no po prostu działa. Kolejna sprawa to też właśnie dostęp do światła możemy sobie zrobić przez troszeczkę zabujanie tego pomidora w drugą stronę, odwrócenie go. Te są na przykład w tej chwili troszkę w cieniu. Moglibyśmy je na przykład na tym sznurku lekko odgiąć w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, jakiś palik wbić czy coś. Ja tych rzeczy nie robię, bo to już jest taka... Niewielki ma to tak naprawdę wpływ, ale trochę ma. Można odwrócić. Można też oczywiście, jak usuniemy liście, wyłożyć taką ściółkę właśnie, jak jakaś słoma, jak siano. Takie, wiecie... troszeczkę mające takie jasne przebłyski, jakby, że światło się odbija też od tego i od dołu doświetla. Po prostu tu jest jasno na dole, tak? Jak będziemy mieli ciemno, będziemy mieli gąszcz, no niestety mogą po prostu nie dojrzewać dobrze te pomidorki. Proszę Państwa, ważna jest również regulacja temperatury. Jak widzicie, ja mam tutaj otwarte drzwi, otwarte z tamtej strony i mam pootwierane okna. One akurat się otwierają automatycznie, ale staram się w szklarni utrzymywać jakieś temperatury rzędu między 15 a 30 stopni. Najlepiej by było. Czasami niestety u mnie przekracza to. Powinienem ją trochę zacienić. Można różne siatki rzucać na szklarnię. Podczas tych olbrzymich upałów tutaj bywało ponad 40 stopni. Niestety przez to trochę gron nie będę miał pozapylane. W tej chwili mamy już tutaj niby 30 kilka stopni, ale to tak na górze. Podejrzewam, że na dole to jest w granicach 30 i to by było tak najlepiej, żeby już większa ta temperatura nie była, tak? Jeżeli dzień mamy tutaj około 20 stopni i słońce, temperatura w szklarni się zwiększa. Chodzi o to, że po pierwsze same pomidory niezbyt dobrze rosną i dojrzewają, jak jest zbyt gorąco. Sam ten wzrost pomidorów i dojrzewanie to jest jedna sprawa, ale chodzi też o zapylanie. Niedobrze się zapylają pomidory, albo nawet wcale, jak jest zbyt gorąco przede wszystkim. Jak jest jeszcze zbyt chłodno, to u nas tak średnio to grozi. No zawsze można szklarnię zamknąć na chwilę, rozgrzać w niej troszeczkę w dzień, jak jest chłodniejszy i jakoś to da radę. Natomiast przegrzewanie jest chyba bardziej niebezpieczne i tak naprawdę 20 kilka stopni byłoby dobrze mieć do zapylania, więc po pierwsze ta regulacja temperatury, ale kolejna rzecz, którą my możemy zrobić, żeby przyspieszyć, to zapylanie tych pomidorów. Taki kwiat może sobie ładnych parę dni czekać na zapylenie, może w ogóle nie będzie zapylony, może wiatr go nie omiecie, tutaj nie przybywają praktycznie w ogóle owady, nie interesują się tymi kwiatami. Czasami jakiś trzmiel gdzieś wpadnie od jakby wibracji swoich skrzydeł, jest w stanie tu wprowadzić wibracje i zapylić, ale jeżeli tylko możemy, to warto wejść nawet codziennie i po prostu zrobić takie zapylanko. Niektórzy można pędzelkiem, ale ja już mam za dużo tych kwiatów, żeby się pędzlem bawić. Można maczać w różnych roztworach te kwiaty do zapylania, ale chyba najprostsze jest po prostu potrząsanie kwiatem, tak żeby pyłek tam dobrze spadł, gdzie trzeba. Albo ja to ostatnio w ten sposób robię, w ten sposób zapylam, że po prostu podchodzę, jak tu mam to tu akurat ciężko może, ale w ten sposób one drżą i się zapylają. Im wcześniej się zapyli te kwiaty, tym szybciej wyrośnie owoc i szybciej dojrzeje i będzie tych owoców finalnie nawet więcej gron. Jak będziemy czekać i nie zapylimy pierwszego dnia, kiedy było to możliwe, tylko czwartego, czy piątego, czy siódmego, no to już mamy tydzień znowu opóźnienia. Także warto raz, że dbać o tę temperaturę, żeby kwiaty miały możliwość w ogóle zapylania, a dwa, pomóc jeszcze im w tym zapylaniu. Kolejna bardzo ważna sprawa, może ja tak przejdę z drugiej strony, żeby trochę z innej mańki coś pooglądać, to jest, moi drodzy, nawożenie.
Azot na początku sezonu bardzo istotny. Fajnie jest podlewać różnymi gnojówkami, aktywować tę ziemię. No, aktywować ten azot do takiej formy właśnie przyswajalnej tymi gnojówkami. I fajnie, żeby te rośliny po prostu się bujnęły jak najszybciej do wzrostu. Wtedy azot jak najbardziej. W momencie, kiedy pojawia się powiedzmy drugie, trzecie grono kwiatowe i pierwsze pomidory zaczynają się pojawiać, w sensie już są zapylone kwiaty, warto trochę ograniczać ten azot, aż w pewnym momencie przestaniemy go w ogóle ładować. Dlatego, że my tak naprawdę nie potrzebujemy jakichś olbrzymich krzewów, potrzebujemy pomidorów dużo. I tak jak widzicie, na przykład tutaj, tu już jest po zbiorach pierwszych, te krzewy są nieduże. One mogłyby wyrosnąć na 2 metry tak naprawdę, ale rosną tam na 1,80 m w tej chwili. Ale zobaczcie, ile tam jest tych gron, tak? Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. Na wszystkich jest dosyć sporo pomidorów. Nie chodzi właśnie o to, żeby krzew był nie wiadomo jaki, bo tam są też takie duże, wysokie, grube, jak na 2 palce prawie łodygi. Natomiast to nie ma też takiego wielkiego przełożenia na ilość pomidorów. Wiadomo, im większy, silniejszy krzew, tym jest większe prawdopodobieństwo, że pomidorów będzie sporo i dużych, ale jednak lepiej mieć pomidor, w sensie krzewu taki lichy, że tak powiem, ale dużo pomidorów, niż odwrotnie, niż po prostu olbrzymi haban taki, a pusty, że tak powiem. Dlatego warto z tego azotu rezygnować. Moim zdaniem już tak w lipcu to przestać go dodawać, a w sierpniu, a nawet w lipcu też pod koniec, skupić się na fosforowo-potasowych nawozach. Czyli ten fosfor powinien nam pomóc też we wzroście pomidorów na ich wielkość, ale potas jest tu bardzo ważny. Ja mam niedobory potasu, jednak z tamtej strony pójdę wam pokażę. I u mnie to się objawia głównie tym, że właśnie pomidory no nie dojrzewają tak bardzo szybko, ale tak jak tutaj widzicie, takie te piętki jakby jeszcze są zielone, dużo chlorofilu, nie dojrzewają tak równiutko całe, ale tutaj na tych pomidorach zwłaszcza to widać, bo na innych to mniej u mnie akurat, ale na tych bardzo widać, że tutaj tego potasu by troszeczkę wypadało dać więcej. Jeżeli macie takie pomidory długo, to warto je ściągnąć, bo może się okazać, że to w ogóle nie dojrzeje, a to będzie już przejrzałe, wręcz będzie pękać praktycznie tutaj, a tu będzie cały czas niedojrzałe. Natomiast jak się zbierze i dojrzeje sobie pomidor gdzieś tam no, na parapecie powiedzmy okiennym, bo to też są różne, to już na koniec powiem, różne szkoły, to powinien dojrzeć cały, że tak powiem. On nie będzie taki super wysycony składnikami odżywczymi, jakby dojrzewał na krzewie, ale powinien dojrzeć cały. I teraz co tu zrobić, jak to nawozić, skoro już tu w ziemi raczej nie będziemy grzebać? No albo ktoś korzysta z jakichś sypkich nawozów, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja na przykład wykorzystuję drożdże, po prostu daję drożdżom zwykłym 100 gram drożdży świeżych ze sklepu, rozwadniam, znaczy daję im trochę cukru do zeżarcia najpierw, żeby się zrobiła takie burzyny z tego, zalewam wodą ciepłą i po prostu podlewam trochę tam raz na 3-4 dni. To wszystko zależy, wiecie, od zasobności gleby. Tam po prostu fosfor też jest i potas w dosyć dużej ilości, nawet potas jest w drożdżach. Dlatego to takie coś uzupełniam. Można sobie wziąć skórki od bananów i po prostu je posiekać, zalać wodą, dać im tam 1-2 dni do takiego, no nie tyle, że sfermentowania, co no, żeby ta woda po prostu do wody się wytrąciły różne składniki. Można je zblendować, te banany, i po prostu też podlewać. No różne rzeczy można użyć. Można użyć tak, jak ja używam na przykład popiołu drzewnego z naszego pieca na drewno, mamy drewnem opalany. Tylko że ja nie używam go teraz, a po prostu zimą, bo mam go dużo wtedy i nie mam co z nim robić, gdzieś tam przechowywać, więc przychodzę tu i rozsypuję po tej ziemi, tak? Ale to trzeba też pamiętać, że wszystko ma dwa końce, że tak powiem. Dwie strony. Może być tak, że mamy po prostu zbyt zasadową glebę, a jak damy jeszcze popiołu, to jeszcze ją odkwasimy. To też jest kolejna sprawa, żeby sprawdzić, jakie ma się pH gleby. Bo jeżeli to jest pH rzędu, nie wiem, 9,
albo 4 czy 5, to jest i zbyt zasadowe, i zbyt kwasowe. I to też ma bardzo duży wpływ na zdolność pomidora do pobierania składników odżywczych. Zbyt duża ilość wody, zbyt wysokie lub niskie pH, zbyt niska temperatura, zbyt wysoka, to wszystko ma wpływ na to, czy pomidor pobiera te składniki z gleby. One mogą tam być, ale mogą być po prostu nieprzyswajalne w danym momencie przez roślinę. No i słuchajcie, zostały mi chyba dwa jeszcze sposoby. Jeden wcześniej, a drugi na sam koniec, już totalnie na sam koniec. To pierwszy jest taki, jeżeli chodzi o ogławianie. Ze względu na to, że właśnie potrzebujemy kilku tygodni na to, żeby taki kwiat został zapylony, później żeby, jak już jest zapylony, to żeby wyrósł pomidor do konkretnego rozmiaru i dojrzał, potrzebujemy kilku tygodni, więc właściwie w sierpniu wypadałoby, jak, tak jak u mnie na przykład, jak ktoś ma cieplejsze rejony, dłuższy ten termin, to może pod koniec sierpnia sobie to robić, albo nawet we wrześniu, ale u mnie niestety raczej wrzesień, a już tym bardziej październik, to już do przechowywania pomidorów tutaj w szklarni średnio się nadaje. To już trzeba tutaj siedzieć, już trzeba regulować temperaturę samemu, czasem podgrzać coś. To już nie jest takie proste, więc ja raczej w sierpniu, nawet w połowie albo na początku, powinienem pomidory ogłowić. Jest to zabieg, który ma spowodować, że nie będzie już roślina dalej rosła do góry i po prostu nie będzie kolejnych gron kwiatowych, w ogóle nie będzie rozwijać pędu, liści, gron kwiatowych, tak żeby nie traciła na to siły, bo zwykle i tak te pomidory nie zdążą urosnąć nawet, a co dopiero dojrzeć. Dlatego, jeżeli ja sobie tutaj jadę od dołu i widzę, że mam, powiedzmy, tam jest w ogóle jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme i dziewiąte grono kwiatowe, tutaj już, znaczy, rośnie pomidor. To co prawda jest koktajlowy, widzę, to można mu tam jeszcze dać trochę podrosnąć, ale jak są to zwykłe pomidory, takie no zwykłe, że tak powiem, to mamy tak na przykład tutaj, o, takie grono, to sobie patrzymy, tu jest jeden, drugi, powiedzmy trzeci liść i tutaj obciąć to i tego się też już pozbyć i nie dać roślinie dalej rosnąć. Czyli ogławianie, czyli stożek wzrostu ucinamy nad na przykład trzecim liściem, nad gronem, żeby te liście jeszcze żywiły grono. I teraz uwaga, jeszcze wracamy znowu do wilków. Jak utniemy to, to roślina będzie próbowała znowu puszczać wilki, pędy zastępcze tak zwane i tak dalej. To też trzeba po tym ogłowieniu niestety jeszcze chodzić i szukać, bo będzie traciła siły, tak? I niepotrzebnie będzie chciała dalej wzrastać, a ona się powinna skupić na wydawaniu owoców. Każde takie uszczykiwanie tych wilków, ogławianie, to są takie, można powiedzieć, w pewnym sensie stresy dla rośliny, które powodują, że próbuje jakby wydać potomstwo i żeby te pomidory dojrzały i nasiona przede wszystkim w nich dojrzały. Ale nawet już nie tylko o to chodzi. Po prostu pomidor cały czas by chciał jeszcze rosnąć, coś by chciał robić, tak? Żyć, dalej się rozwijać, że tak powiem, a już nie idzie w to, co jest niepotrzebne. Tylko zaczyna inwestować właśnie w dojrzewanie tych pomidorów, we wzrost i w dojrzewanie tych pomidorów, które już są. Tutaj mamy takie odmiany, nie wiem jak one się nazywają, gdzie mają bardzo duże ilości, takie bardzo duże grona kwiatowe i tego jednego już tutaj ogłowiłem, jak widzicie. Mamy tutaj ostatnie grono kwiatowe, to mamy dwa liście, trzy, nawet więcej im dałem. Tu już go ogłowiłem, tu już zaczyna rosnąć wilk, więc się go pozbywamy. Tu było kolejne grono kwiatowe, które już dałem sobie spokój, bo zobaczcie ile on tego ma. Także to zależy od... A ten jeszcze dałem mu wzrosnąć, jeszcze dalej troszeczkę. Taki eksperyment, wiecie, ja sobie go teraz na przykład ogłowię, jakieś 2-3 tygodnie później niż ten tutaj. I to jest taki eksperyment, zobaczymy co się będzie z tym działo. Natomiast chodzi o to, że każdy gatunek, odmiana pomidora będzie się zachowywała troszeczkę inaczej. Przy tych koktajlówkach to prawdopodobnie w ogóle nie będę ich ogławiał, a niech one sobie rosną. One już od dawna owocują, już zbierałem, już teraz zbieram i jeszcze będę zbierał pewnie bardzo długo. One są odporne dosyć na choroby też, więc nie wiem, czy w ogóle będę je ogławiał, ale takie wielkie pomidory, jak tam na przykład sobie rośnie, no to on już mi tutaj dorósł do końca szklarni, już tam ma nawet problem gdzieś rosnąć, więc raczej będę ogławiał teraz, najpóźniej
w połowie sierpnia. I taka ostatnia rzecz, taka powodująca właśnie też stres u rośliny, to jest ograniczenie podlewania. W każdym w przypadku roślin to tak działa, ale ja bym tutaj uważał, wiecie, bo ograniczenie podlewania może spowodować to, że pomidory właśnie będą pewien taki stresik przeżywać, będą chciały szybciej dojrzeć, ale jednak ograniczenie podlewania w momencie, kiedy jeszcze mamy grona kwiatowe, jeszcze pomidory nie są nawet pozapylane dobrze, a rosną, po prostu są w fazie wzrostu właśnie, jeszcze są jakieś malutkie, to nie powiedziałbym, żeby to było dobre, tak? Raczej już wrzesień, powiedzmy, czy październik, wtedy na sam koniec już tego sezonu, jak mogą się pojawić jakieś problemy, że po prostu choroby wchodzą czy coś, to tym bardziej ograniczamy podlewanie, żeby nie było tyle tej wilgoci. W ogóle pomidory najlepiej się czują, tak jak z tego zauważyłem, jak mają taką glebę lekko wilgotną, ani nie jest ona zalana, bo to też przeszkadza w poborze składników pokarmowych, ani nie lubią, jak są wysuszone, bo wtedy to kwiaty się nie zapylają i w ogóle roślina słabnie, ale jak jest takie troszeczkę wilgotne, z tym, że właśnie jak już są takie ostatki, wrzesień, październik, to raczej bym powiedział, że jak ktoś podlewał, nie wiem, z podlewaniem to wiecie, też są różnie ludzie nastawieni, jeden podlewa dwa razy dziennie, rano i wieczorem, drugi ma nawadnianie kropelkowe, trzeci podlewa raz w tygodniu, a każdy ma własne, że tak powiem, mądrości, ale załóżmy, że podlewaliście trzy razy w tygodniu, no to teraz podlewać dwa razy w tygodniu, na przykład we wrześniu, a w październiku tylko raz w tygodniu. Troszeczkę jak się ogranicza podlewanie, troszkę powinny szybciej wzrosnąć. Znaczy dojrzeć też i wzrosnąć. Przede wszystkim dojrzeć, bo do wzrostu to jednak potrzebują też rośliny po prostu być wodą wysycone. Na sam koniec, jak już robi się zimno, jak już pomidory przemarzają, jak zaczynają chorować i jesteśmy zmuszeni do zbierania zielonych pomidorów, bo nie ma wyjścia, to albo sobie robimy różne weki, różne sałatki ludzie robią z zielonych pomidorów, albo po prostu jakieś takie kiszonki jakby. To już różne rzeczy możecie w internecie znaleźć. Można po prostu zebrać pomidory zanim się przemrożą, zanim je mróz zetnie, bo już później się do niczego nie nadają, albo choroba zanim je złapie. I po prostu właśnie wykorzystać w różny sposób. Ewentualnie możemy pozwolić im dojrzeć w domu. Pomidory są takimi roślinami, które są w stanie dojrzeć po zerwaniu. Nawet jak są zielone, to są w stanie zmienić kolor całkowicie na czerwony i żeby nasiona dojrzały. Ale to po pierwsze są różne szkoły. Niektórzy, żeby owinąć w gazetę i włożyć w ciemne miejsce, najlepiej gdzieś do szuflady. Inni, tak jak ja na przykład, położyli na parapecie nasłonecznionym pomidory na słoneczku i też im dojrzały bardzo ładnie. I właśnie to takie rekordzistki to nawet do lutego aż przetrzymywałem. Co prawda niektóre tam się zaczynały psuć, ale niektóre pomidory udało mi się nawet jeszcze w lutym. W listopadzie najpóźniej były zbierane, a w lutym jeszcze podżerane, więc można skorzystać z takiego czy siakiego dojrzewania. Najlepiej zróbcie sobie eksperyment, że jedne w ciemnym miejscu, inne na słońcu, bo to każdy ma swoje racje, po czym się okazuje, że i tak dojrzewają i tam ciężko mi powiedzieć, który sposób tak naprawdę jest lepszy. Niektórzy całe krzewy wyrywają i wieszają do góry nogami gdzieś tam w piwnicy na przykład. Też mówią, że fajnie dojrzewa. No na pewno też jest to jakaś tam dodatkowa, że tak powiem, ochrona pomidora i wysycenie go składnikami odżywczymi. To tak jak czosnek zbieramy i czekamy, aż wyschną korzenie, wyschnie szczypior i dopiero raczej obcinamy to wszystko. Wtedy to wszystko, co jest w łodydze, w korzeniu do tych pomidorów też może po prostu schodzić się, tak? A dopiero wyschnie sobie łodyga. Z tym, że jak są krzewy zarażone chorobą, no to jest problem. Także to jest bardzo skomplikowana uprawa pomidorów. Ja ostatnio przeczytałem, że jest bardzo prosta i myślałem, że upadnę ze śmiechu, bo mówię, najwyraźniej jestem za głupi, żeby umieć ładnie uprawiać, skoro dla innych to takie proste. Także moi drodzy, można jeszcze spowodować, że dojrzeją nam pomidory w domu, ale myślę, że czasami nie warto ryzykować i czekać, aż nam zmarnieją, jak przyjdzie jakaś choroba lub po prostu je przemrozi. Dlatego no, trzeba podjąć samemu decyzję, kiedy je zebrać. I wszystkie te
czynności, o których mówiłem, powinny spowodować, że te pomidory nam szybciej dojrzeją na krzewie. Im więcej takich pomidorów będziemy mieli, tym lepiej, bo one po prostu są zdrowsze dla nas. One mają więcej składników odżywczych. Dojrzewając na krzewie, cały czas z tego krzewu pobierają, prawda? Z korzeni ten potas chociażby, i dzięki temu one są, że tak powiem, i smaczniejsze, i takie bardziej soczyste, i po prostu są zdrowsze. Moi mili, to by było na tyle. Myślę, że coś by dało się jeszcze dołożyć do tych różnych sposobów. Jeżeli macie jeszcze kolejne sposoby, dajcie znać. Czasami ludzie mówią o takich zagięciach pomidorów, że albo tego nie podwiązywać, albo wręcz czasami warto samemu tak wygiąć grono, że ono się tak zagnie tutaj i wcale go nie podwiązywać. Ja nie zauważyłem kompletnie żadnej różnicy, czy ono się wygięło, tak prawie ułamało, czy nie. No są jeszcze na pewno rzeczy, o których po prostu zapomniałem pomimo spisanej przez siebie listy, lub może nie wiem po prostu o nich, także dajcie znać. Natomiast wszystkie te rzeczy, jak właśnie od samego początku wybieranie wczesnych odmian, wczesne sadzenie, tylko bezpieczne, wiadomo, no, to ogławianie, zapylanie, pozbywanie się różnych wilków, liści niepotrzebnych, takich grożących chorowaniu właśnie rośliny, czy prowadzenie na jeden pęd i tak dalej, ograniczanie właśnie przez ogławianie później ilości tych gron, to wszystko powoduje, że nawet miesiąc wcześniej możemy mieć dojrzałe pomidory, że one będą większe. Będzie ich pewnie mniej, będzie wagowo ich pewnie mniej niż jak puścimy tak dziko, jak ja to kiedyś robiłem, ale niestety no tam grożą właśnie choroby, grozi to, że nie zdążą się zaczerwienić, wysycić sokami i po prostu będą niedojrzałe. Także co weźmiecie sobie z tych zasad, że tak powiem, płynnych bardzo, bo to każdy musi podejmować decyzję sam, to już do Was należy, czy będziecie zacieniać, czy nie zacieniać, czy podgrzewać szklarnię na wiosnę, czy grzać ziemię, czy co, no to różne cuda, wiecie, jak się regulują w takich wielkopowierzchniowych uprawach, w halach, powodują to, że nie dość, że mają tam dużo więcej tych pomidorów, to też sezon im się wydłuża, mają więcej jakby możliwości, żeby one dojrzały i tak dalej. Jeżeli możemy coś uszczknąć z takich hurtowych, że tak powiem, upraw i naturalnie do siebie tutaj zaszczepić, no to dlaczego nie, tak? Trzeba brać przykład też z tych, którzy mają zbiory o wiele większe, a to, że są jakieś chemie, inne nawozy, to my nie musimy stosować przecież, ale to, co mądre od nich, też warto sobie dla siebie wziąć. No ja tak chodzę, pokazuję Wam całą szklarnię, wiecie, ja to jestem z Wami szczery, ja zawsze mnie rozbraja, jak ktoś chodzi i Wam filmy nagrywa tylko w ten sposób i tak się pokazuje, ile to, ale ja mam jeszcze obiektyw taki założę szerokokątny, że te pomidory wyglądają, jakby były dwa razy większe niż w rzeczywistości. I ja mam takie, jakie mam. Niektóre mam tutaj krzewy najniższe, to mają raptem metr, bo właśnie Haga wybrała jakieś takie karłowe odmiany, które wydawały jej się smaczne i prawdopodobnie odporne na choroby. No a do szklarni to jednak trzeba będzie wybierać pomidory raczej wysokie, ale za to wcześniej po prostu dojrzewają takie wczesne odmiany. Jeszcze spiszę Wam, chociaż mi się nie chce, ale zrobię to dla Was. Spiszę Wam całą tę listę tych rzeczy i pod filmem w opisie, jak sobie rozwiniecie opis, będziecie mieli wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, może w innej kolejności, bo nie wiem, czy dobrze spamiętałem. Będziecie sobie mogli, nie wiem, skopiować, wydrukować gdzieś, zalaminować tutaj, powiesić sobie i po prostu od czasu do czasu zerknąć i powiedzieć: o, kurczę, mogłem obrywać wilki, proszę bardzo, cyk, 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 jakieś tam jeszcze inne rzeczy porobić i tyle. Także to dla Was jeszcze zrobię, a Was poproszę o to, żebyście w komentarzu napisali, co Wam się sprawdza z tego, co powiedziałem, co może się nie sprawdza, nie zauważyliście żadnej zmiany, albo jakieś własne sposoby również. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę wszystkim obfitych plonów i pomidorków smacznych, może takich powyginanych nawet, ale dosyć sporych. O, jak ten, zobaczcie tu, jaki ciekawy mi wyrósł, nie? Niezły jest. Dziwak taki. Zobaczcie tego, a tego. Wszystkie takie rosną na tym krzewie, a ten jakoś wydziwił się tutaj. Był pierwszy, stwierdził, a ja będę taki i hit. Do zobaczenia w opisie filmu, jak macie ochotę, i w komentarzach. Pa, pa!